Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Mamy cieplutkie lato 2020. Chciałbym przywitać tych, którzy są razem ze mną, oglądają moje filmy. Jak również przywitać tych, którzy bym chciał, by dołączyli do mojego kanału, czyli zasubskrybowali sobie mój kanał. Czasem jakieś informacje, jakieś pytania możecie otrzymać, które mogą się czasem Wam przydać. Generalnie założenie mojego kanału jest takie, by pomagać innym, dzielić się informacjami, pomagać w życiu codziennym, w naprawach, w jakichś tam diagnostykach i tak dalej. Także to tak ogólnikowo, ale co by nie nawijać, więc rzecz jest jaka. Na czym się dzisiaj skupiamy? Odpowiadamy na pytanie, co może się stać w pojeździe diesla, common raila, bo dzisiaj aktualnie już ciężko spotkać jest innego, chyba że gdzieś się zachował komuś, to chwała i trzymajcie takie, bo to te typu TDI-ki starsze, które były, no to niestety są silniki, które nas przeżyją. A w tych nowych, no właśnie, w tych nowych, w których jest elektronika, zaczynają się robić już schody. Rzecz jest jaka. Trafiły mi w ręce, dostałem sprezentowane wtryski. Dwuletnie, dosłownie wtryski są z 2018 roku. Nie sugerujemy się, jak wyglądają, natomiast co mają we wnętrzu. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy silnik diesla można umyć? No, zaraz się dowiemy. Generalnie, o co się rozchodzi najbardziej? Jakie mogą być skutki, jeżeli taki silnik umyjemy i woda dostanie się do nieszczęsnej elektroniki? Bo jak wiecie, mamy coraz lepsze elementy, mamy coraz lepsze czasy, materiały są używane coraz lepsze. I nie da się niestety ukryć, że przez to ucierpi nasz budżet. No właśnie, więc dlatego, żeby ten budżet ratować, będę się starał Wam teraz tym kanałem pomóc w wyjaśnieniu tej sytuacji. Czy silnik diesla możemy sobie umyć, ewentualnie co nas czeka później. Więc tak, jeżeli zrobi się problem w pojeździe dieslu dowolnym, to jest jakiś silnik fordowski. Jakieś Focomo, czy coś tam, Fomoco, co by to nie było, w każdym bądź razie jest to dwulatek. Wtryski mi wyglądają na Delphiego. Jedyne, co można stwierdzić, to po tych znaczkach, takich kodach, które są. I wychodzi na to, że to jest jakiś silnik HDI, patrząc po konstrukcji wtrysków. No wierzcie, ja też wszystkiego nie wiem w głowie, nie? Nie da się zresztą wszystkiego wiedzieć, nikt nie jest chodzącym omnibusem. Ale póki co na razie skupiamy się na temacie takim. Nie będę tłumaczył zasady działania takiego wtrysku. W każdym bądź razie nie robimy dzisiaj regeneracji. Jeżeli by ktoś chciał regenerację takiego wtrysku, to myślę, że zrobimy to na jakimś odrębnym filmie, co by nie zatruwać i tak dalej. W każdym bądź razie skupiamy się na czym. Pojazd na pewno ten, z tego co mi doszła taka wiadomość, rzucił palenie, wyrzucił uszkodzone wtryski, no i ze względu na potężne koszty regeneracji, niestety firma sobie pokryła, zakupiła nowe, nie wiem jak to oni obeszli, w każdym bądź razie zakupili sobie nowe wtryski, na których jeżdżą, a to mi zostało sprezentowane. No i teraz rzecz jaka, będziemy się chcieli dowiedzieć, co stało się z takim wtryskiem, że on faktycznie po umyciu z silnika ucierpiał. Generalnie wtrysk jest wyczyszczony, bo on wygląda naprawdę bardzo tragicznie. Musicie mi uwierzyć, że to jest tragedia, jeśli chodzi o kwestię demontażu takich wtrysków, patrząc na to, w jakim one są stanie. Oczywiście nie w tym momencie, nie? Żebyśmy nie mówili, że one są w tym momencie tragiczne, nie? No i co? Na czym się musimy skupić? Na pewno jest to wtrysk, który posiada zwykłą cewkę indukcyjną, czyli jest to wtrysk indukcyjny z cewką tradycyjną. Nie jest to wtrysk piezo, przy którym panuje wysokie napięcie. No i tak, bierzemy się za diagnostykę. Nie wijaj gościu kotka w bawełnę, tylko pokaż, o co ci chodzi. Więc pokazuję. Biorę miernik, przełączamy sobie na tryb automatyczny. Będę się starał tak, żebyście wy to też widzieli. Proszę bardzo, widzicie? Myślę, że tak. Czy podświetlenie widać miernika? No może by było widać, jakbym światło zabrał. Zabrałem, światło widać. Widać. No, jest takie cudo podświetlające, ale bardzo kiepsko świeci. No ale to na, tak na marginesie. Nie, w każdym bądź razie skupiamy się na naszym zagadnieniu. No i teraz tak.
Co będę robił? Najpierw sprawdzimy, czy mój miernik żyje. Mam żabkę. Zwieramy. Mój miernik pokazał jakiś błąd pomiarowy. Zaraz się przekonamy, ile dokładnie. 0,66 ohma. No ale to się wiąże z tym, że jednak tego kabla tutaj mam troszeczkę dużo. I pierwszy test, jaki wykonam, co mnie najbardziej interesuje, nie wiem, czy to widać, łapię sobie dowolny biegun. Oj, pstryknęła żabka. Róbcie te żabki troszkę lepsze, nie będą pstrykały. Dobra, łapię mi jeden z kabli do miernika. Znaczy od miernika do końcóweczki, sprawdzamy na obudowie. Na obudowie mamy 18 ohmów, czyli gdzieś tutaj coś tam się niepotrzebnego, jakaś rezystancja tworzy. Tutaj tego już mieli nie będziemy, no oczywiście, że nie. Dobra. I teraz robimy kolejny pomiar. Interesuje nas, co się stało tutaj bez rozbierania. Później rozbierzemy, zobaczymy, sprawdzimy i tak dalej. No i proszę bardzo. Dotykam do dowolnego punktu, pinu oczywiście, punktu pinu, który jest wyprowadzony od cewki, który bym nie dotknął, jak zdążymy zauważyć, mamy 9,3 mega, 8 nawet. Taką rezystancję mamy międzyobutową. Dotykam do drugiego pinu, nie wiem, czy to widać na nagraniu, myślę, że tak. Mamy, tak jak widzicie, 9 ohmów. Przepraszam, nie ohmów, gościu, co ty gadasz, 9 mega ohmów. Taką rezystancję mamy między obudową. Jest to krytycznie niedopuszczalne w przypadku wtrysków Common Raila. Kiedyś poruszałem gdzieś jakiś temat odnośnie błędów P200. Te błędy aktualnie występują pod innymi kodami, również przypisanymi do usterki wtryskiwacza. W każdym bądź razie to jest taki temat i problem, który nie może być dopuszczalny. I nie jest dopuszczalny, by względem korpusu wtryskiwacza wystąpiła jakakolwiek rezystancja. No i w tym momencie, gdybym chciał wtrysk sprawdzić testerem takim do testowania izolacji, no wierzcie mi, że wyszłoby to bardzo tragicznie. I niestety komputer to zdążył wychwycić już przede mną i przez to te wtryski trafiły do mnie. Dobra, mamy jeden z wtrysków. Odkładamy go na bok, ale żeby go widać było, że to ja nie biorę jakiegoś z kosmosu drugiego. Ten jest w troszkę cięższym stanie, jak widzicie, nie? Troszkę przykorodował. No ale to są, słuchajcie, skutki mycia silnika. Sprawdzamy na drugim wtrysku. Dowolne miejsce. Mamy ile? No to jakiś totalny błąd pomiarowy. Mamy 0,86 ohma. Dobra. I dotykamy. Tutaj mamy. Ale nie, tutaj już mamy 50, 500, 600 kilo. Coś poszło nie tak. To zrobimy sobie w ten sposób. O, tu mamy 100% pewne, że tu mamy połączenie bardzo blisko. Dotykamy do obudowy. Mamy nasz błąd pomiarowy. Oczywiście nie sugerujmy się naszymi błędami pomiarowymi, dlatego że to nie jest laboratorium, więc nas to bardzo nie interesuje. Natomiast nas interesuje rezystancja cewki. O, i zobaczcie, a kuku. Tu w tym wtrysku mamy 9,4 ohma. Na dowolnym pinie, czy na tym, taka właśnie występuje rezystancja. Ale gdybyśmy chcieli zmierzyć rezystancję cewki, mam ten dłuższy pin złapany, bo tu są akurat dłuższe i krótsze, to rezystancja naszej cewki jest 1 ohm. No oczywiście uwzględniając błąd pomiarowy. Myślę, że nie będę poruszał tego, co to jest nasz błąd pomiarowy. W każdym bądź razie wiemy, że nasza cewka w założeniu, jeżeli nie została zwarta, raczej one się zwierać nie zwierają, jak już to ta rezystancja robi się potężnie wielka. No w każdym bądź razie ucierpiał środek. No i co będziemy musieli zrobić? Będę musiał najnormalniej w życiu taki wtrysk rozebrać i sprawdzić, pokazać wam, co się kurka wodna mogło zrobić. No i wierzcie mi rzecz taką, jeżeli natraficie na tego typu problem, że wasz pojazd utknął po umyciu, no to niestety czeka was poważny zabieg. Bierzemy się za rozkręcenie tego wtrysku. Ja go co prawda wcześniej wstępnie sobie tylko popuściłem śrubę.
popuściłem śrubeczkę, żeby było mi lżej odkręcić go bez statywu. No i dobra, bierzemy się. Bierzemy się, rozkręcamy go. Już widać, że był klej, czyli zaklejony był wtrysk. O, kurczę, wyleciało troszkę paliwa. Wyleciało troszkę błota. No i co my tu w środku mamy? Jak już zdążyłem zauważyć, spójrzcie, nie wiem, czy to widać. Myślę, że będzie widać. Tu mamy nasz tradycyjny zaworek, w którym już coś tam niepokojącego się zaczęło robić, ale tego tematu nie poruszamy, bo kwestię regeneracji zrobimy na zupełnie innym filmie. Odkładamy nasz zaworek. Tutaj mamy sprężynkę. Tą sprężynkę oczywiście będziemy musieli wyjąć. Tu jest zaworek jeszcze, który jest do wyjęcia. Oczywiście ja nie poruszam dzisiaj kwestii regeneracji na tym filmie. To będzie zupełnie inny film, na którym pokażę, co musimy zrobić. Ja chcę tylko pokazać każdemu skutki, które niestety się wydarzyły po zrobieniu zabiegu mycia, czyszczenia. Czyli jeżeli chcecie kupić samochód, a jakiś bardzo uczciwy handlarz, uczciwy, nie? Taki pseudo, chciał zrobić wam psikusa i nie pokazał wam wycieków silnika, które wierzcie mi, że się spotykają już bardzo często w nowych pojazdach, i zrobił co? Zrobił wam taki zabieg, że wyczyścił wam silnik, żeby was oszukać, to wierzcie mi, że skutek nie pojawia się od razu po umyciu, bo jeżeli dzisiaj umyjemy silnik, to może się okazać, że ten problem nie pojawi się teraz, tylko pojawi się dopiero po kilku dniach od umycia. Dobra, tu mamy czysty woreczek. I teraz co musimy zrobić? Musimy najnormalniej w życiu tą ceweczkę wypchać z wtrysku. Czasem nie dzieje się to bardzo łatwo. W każdym bądź razie ona tam, ta ceweczka w środku ma gumkę. I ta gumeczka, ona może robić jakiegoś tam psikusa. W każdym bądź razie myślę, że będzie widać, jak ona będzie tutaj wychodziła. Tu na przodzie. Powinienem to robić w statywie, ale kurczę, nie mam statywu, jak w tym momencie przynieść. No, chodź tu, wyłaź. Poczekajcie chwilę. Muszę wziąć to w ręce. No, wyłazisz. Powoli zaczyna się ruszać. Tylko niestety muszę wziąć się pokręcik. Słuchajcie, nie ma jakiejś na to cudownej metody do wyciągania tej cewki. Dlatego, że tam jest najnormalniej w życiu wewnątrz guma uszczelniająca od dołu wtrysk i ona robi nam właśnie całego psikusa. Powoli zaczyna wychodzić nasza ceweczka. Wiem, że to jest upierdliwy temat. Delfi by się kazał zastanowić, co ty, chłopie, robisz. Nic, po prostu pomagam ludziom. W prosty sposób pokazać, jak można to coś jeszcze uratować, by nie dać wam zarobić. To tak na marginesie, nie? Nie jest lekko, ale wierzcie mi, że nikt nie mówi, że będzie lekko. O, jest. Nasza ceweczka została po części wypchana. No i teraz co musimy zrobić? Musimy ją najnormalniej w życiu wyciągnąć. No i zaraz przekonamy się. Ci, co wytrwali oczywiście, jeżeli kogoś film interesował.
i chciał zobaczyć, co się stało z tą cewką w środku. Chyba będę musiał to ręką zrobić. O, właśnie. O, wierzcie mi, że jest bardzo tragedia. Bardziej niż się wydaje. Zobaczcie. Dlatego pokazuję wam to na żywo, żeby nie było, że ja coś zakamuflowałem. Teraz wam to przybliżę. Światełko, proszę bardzo. Nie będę brał mikroskopu, bo by się to mijało z celem. Spójrzcie tylko i zobaczcie, co tak naprawdę powstało we wnętrzu. Jest tylko jeden, jedyny wniosek. Producentom nie bardzo zależy na tym, żeby się wam długo jeździło. I co się stało? Tu od górnej części, gdzie wchodzi wtyczka, o tu. Oj, wy tego teraz nie widzicie, nie? Odsunąć, tak. O, tu w tej górnej części, gdzie wchodzi wtyczka, to jest ta część. Jak zobaczymy bardzo dobrze, to spójrzcie. Tu jest plastik. Guma jest tylko założona w dolnej części od strony wtrysku, żeby się tam nic nie dostawało. Natomiast w tej górnej części nie ma niestety nic. Oprócz o-ringu, który jest we wtyczce, który wierzcie mi, że pod ciśnieniem zawsze wpuści wodę. O tyle nie ma nic. No i niestety, jak zobaczymy takie coś po wyjęciu, no to już wiemy, że samochód pracować nie mógł. Dlaczego? Dlatego, że wewnątrz jest taki bardzo wąski kanał, w którym ta cewka sobie siedzi. Tutaj ona ma do naprowadzenia te punkty plastikowe, które są, te kołeczki. Ale jeżeli coś się wytworzy między tymi pinami a obudową, no to wtedy zaczyna to przywierać, zaczyna się tworzyć rezystancja. I gdybym w tym momencie ja miernik wziął i wezmę, sprawdzę. Tylko nie chcę, żeby ten film trwał bardzo długo, żeby was trzymać. Ale chcę wam po prostu pokazać, żeby uratować wam czasem sytuację, w której utknęliście. No i teraz tak, sprawdzamy. Położymy tu nasz mierniczek, coś tu. Widać, widać. Zobaczcie, do obudowy cewka nie ma nic. Jeżeli dotkniemy do tej ciapy, patrzcie, tu jest tylko część plastiku, część metalowa jest tutaj. Ja dotykam w część plastiku, na której jest ta ciapa. I już zaczyna mi się tworzyć jakiś potencjał. 200 coś kilo. Patrzcie, dotykam tylko i wyłącznie do samego plastiku. Tu są piny metalowe. Tu jest pin metalowy, jak dotknę, to nie łączę. Jeżeli bym się bardzo dobrze doskrobał. O, tak jak teraz mam 1 ohm. Ale tu na punkcie plastikowym nie powinienem mieć nic, a mam 79 kilo. No właśnie. Także tym oto filmem myślę, że wam pokazałem, co stać się może po umyciu silnika w Common Railu. Nie mówię tu o każdym, ale generalnie będę się starał to, co mi się gdzieś tam trafi, to z czym będę miał styczność, żeby wam pokazać, że faktycznie ma takie coś miejsce, żeby was po prostu przed takim czymś zabezpieczyć. Także na odpowiedź, czy można umyć silnik? No można, słuchajcie, ale z głową. Jeżeli generalnie w tym punkcie wysokim, gdzie są wtryski wystające, będziemy lali pod wysokim ciśnieniem, no to właśnie wierzcie mi, że tego typu efekt powstanie, z tego co ja się dowiedziałem, po kilku dniach. Dlaczego po kilku dniach? Dlatego, że woda, która wchodzi od razu, nie tworzy nic, ale reakcja z prądem zaczyna się powoli robić. Są różne dwa bieguny, bo jest jeden biegun, drugi biegun, który przelatuje sobie do cewki. Między tymi biegunami zaczyna się tworzyć jakiś potencjał. Dlaczego? Dlatego, że ciecz zaczyna wchodzić w elektrolizę. Zaczyna się tworzyć mały elektrolit,
a widać, że zaczyna się tworzyć, dlatego że zaczynają się zielone tlenki tworzyć, które zaczynają najnormalniej w życiu wchodzić w reakcję, zaczynają przewodzić, rezystancja zaczyna się zmniejszać, przez co później do obudowy wtrysk zaczyna przywierać i przysłowiowo pada. Także dziękuję za oglądnięty filmik. Oczywiście liczę na łapeczkę w górę. Jest to jakieś tam podziękowanie. Jeżeli ktoś jest ze mną, to już nie musi. Jeżeli ktoś jest nowy i ogląda ten film, zapraszam do subskrybowania. Przekonacie się, że dostaniecie czasem informacje, które mogą się Wam przydać. Nie mówię, że się przydadzą. Także póki co pozdrawiam. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia w następnym filmie.